Proszę Państwa, dziś w programie wyjątkowa okazja, bo zespół Boys przyjechał aż do New Britain. Wiem, że mieliście turnę w Grecji, w Hiszpanii. Czy to dlatego, że ta wasza piosenka Wolność tak stała się na całą Polskę popularna, to i z nią wyjechaliście za granicę? Mam przyjemność rozmawiać z Marcinem, tak, Millerem i z Krzysiem, który, wy jesteście właściwie obydwaj gracie, ale widzę na waszym wideo, że tam i śliczne panienki tańczą. Czy to znaczy, że one też są w waszym zespole? No czas do czasu trzeba, prawda, trochę te teledyski jakby rozjaśniać i prawda, czasem zabieramy na plan zdjęciowy swoje żony. Właśnie w Stanach jesteście króciutko, nie wiem dokładnie ile dni i czy możesz się podzielić z nami wrażeniem, jak widzisz Stany Zjednoczone i jak publiczność was przyjmuje tutaj, Polonina? To znaczy jesteśmy w Stanach Zjednoczonych już po raz drugi w bardzo krótkim okresie czasu, ponieważ wcześniej byliśmy już tutaj jakiś miesiąc temu, graliśmy tam w New Yorku, to był Cricket Club, taki klub, i po raz drugi jesteśmy tutaj. Jest naprawdę bardzo świetnie, cieszymy się bardzo, że ludzie przychodzą na nasze koncerty, a pierwszy koncert mieliśmy w noc sylwestrową, tam daliśmy taki koncert w czasie nocy sylwestrowej i naprawdę ludzie bawili się bardzo fajnie i potracili swoje buty, tak jak już wcześniej zapowiedziałem. Wielbicieli macie dużo, w tym wielbicielek również, więc przy okazji Marcin, przedstaw tu te dziewczyny, bo myślę, że to są wasze żony. To może ja przedstawię dziewczynę z mojej lewej strony, to jest moja żona Ania. A Krzysiek, tak? Krzysiu? Jest również, tak, tak się składa, że jest moją żoną. Wiem, że jesteście wspaniali chłopcy, bo widziałem właśnie na wideoklipsach, że te właśnie panie biorą tam udział z tego. To znaczy, że jakby w jakiś sposób wspomagają waszą tą działalność artystyczną tylko od tej strony, czy również próbują śpiewać z wami? No, któż ma po prostu nie wspomagać nas jak nasze najbliższe dziewczęta, czyli nasze żony, prawda? Nikt tak nie pomoże w teledysku i w ogóle w całym życiu, jak tylko żona. Marcin, słuchaj, w tej chwili w Polsce jest disco polo, po prostu jest wszędzie, dosłownie jest wszędzie. Wy jesteście, jeśli się nie mylę, to pewnie w czołówce albo na pierwszym miejscu. Znaczy ja coś powiem, a na pewno Krzysiek później to rozwinie, ale chciałbym tutaj się podzielić taką refleksją i może teraz pochwalę się, ponieważ wiemy już tak nieoficjalnie, że na podsumowaniu takim rocznym dwóch gazet niezależnych zajęliśmy pierwsze miejsce jako zespół roku. Zajęliśmy pierwsze miejsce z płytą roku, pierwsze miejsce z piosenką roku i ja zająłem pierwsze miejsce jako wokalista roku, z czego się bardzo cieszę. A dalej to już Krzysiek. Właśnie, Krzysiu, czy masz ty to czyli to do dodania? No cóż mogę powiedzieć, cieszymy się z tego bardzo, że akurat to co robimy tak się podoba ludziom. No może to tak trochę wygląda na chwalenie, ale to jest prawda to co Marcin powiedział, że jak na chwilę obecną zajmujemy wszystkie czołowe miejsca we wszelkich możliwych listach przebojów prasowych i jakie się tam tylko pojawiają. Bardzo nam to miło, staramy się, żeby jakby ta popularność nam nie odbiła, że tak się wyrażę. No i żeby było to po prostu ku zadowoleniu tych, którzy nas słuchają, którzy przychodzą na koncerty, którzy się, mam nadzieję, świetnie bawią razem z nami. Z pewnością, bo wasze piosenki są melodyjne, łatwe i można je nie tylko śpiewać, ale i tańczyć jednocześnie. I a propos tego, kto wam komponuje? Kto wam pisze słowa? No takim większością... Czy większą ilość utworów, które komponuję, to ja jestem kompozytorem w większości utworów w zespole. Krzysiek pomaga oczywiście mi muzycznie. Czasem, jeszcze coś takiego powiem, że na urodziny dostałem od Krzyśka taki bardzo, bardzo przyjemny prezent, który teraz wożę go cały czas z sobą. Jest to taki dyktafon, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że jakiś pomysł mi się po prostu tak przejawia, albo budzę się rano i wiem, jakąś piosenkę mam w głowie i nie mam jak jej zaśpiewać, prawda, bo nie ma jak ich zapisać nigdzie. I to jest właśnie taka pomocna rzecz. Dziękuję Krzysiowi za ten prezent i mamy nadzieję, że jeszcze będzie dużo, dużo większych przebojów i ładniejszych piosenek. Jesteście tutaj w Stanach, nie tylko śpiewacie i koncertujecie i gracie, ale z pewnością słuchasz i radia amerykańskiego. Czy w związku z tym nie skojarzył się jakiś pomysł do zrobienia nowej piosenki z tego pobytu chociażby teraz? Już mówię. Otóż kiedy wybraliśmy się na jakieś zakupy, poprosiłem Rysia, poprosiłem, bo Rysiu nas tutaj akurat wozi samochodem, opiekuje się nami, Andrzej również, pozdrawiam serdecznie do Andrzeja Suchorzewskiego. I poprosiłem, tak jest, poprosiłem Rysia o długopis i właśnie zapisałem już 4 wersy piosenki, które właśnie będą takie
odbiciem tej mojej tutaj podróży z Krzysiem tutaj po Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że ta piosenka już niedługo wyjdzie. Na razie nie chcę nic zdradzać, ale są to na razie tylko 4 wersy. No zobaczymy, może będzie to coś takiego jak taka inna wersja piosenki Tony USA. Może tylko tak powiem, że jak graliśmy tę piosenkę w Grecji, jak byliśmy tam na turnę, to naprawdę dużo polskich nauczycielek, bo graliśmy w szkole, popłakało się. I my z nimi również. To pięknie to słyszeć. A ja mam pytanie do waszych małżonek. Czy nie przytłacza po prostu was ta ich popularność? Nie, właściwie nie. My najczęściej to są nasze podróże, właściwie trzecia nasza podróż z nimi, taka dalsza. A właściwie my się zajmujemy domem, opieką nad dziećmi. Także mamy swoje takie prywatne życie, a to jest ich zawód. I oni tym się zajmują zawodowo i z tego żyjemy. Słyszeć. Nie są po prostu zazdrosne albo udają. A czy podzielasz zdanie Krzysia małżonki? Znaczy ja również tak samo jak moja właśnie koleżanka. W sumie to samo robię co ona, tylko no, ja wychodząc za niego to wiedziałam, że będzie muzykiem. I no także jestem teraz nawet dumna z niego, że i tak rosło u niego, rósł ten talent. No i teraz jest naprawdę, jest fajny. Marcin, a teraz prywatne pytanie związane z tym. Powiedz telewizom, gdzie mieszkasz. Gdzie ja mieszkam? W Polsce. Nie w jakim mieście, wiadomo. No to już tak. Może powiem tak, że urodziłem się... Adresu nie podawaj dokładnego. Nie będę podawał, bo już listów mam tyle, że i tak nie damy rady odpisywać na te listy. A więc z Krzysiem pochodzimy z miejscowości Prostki. Na pierwszej płycie zaśpiewaliśmy taką piosenkę A ja sobie się bawię w Prostkach na zabawie, która cieszyła się naprawdę wielkim powodzeniem. Teraz mieszkamy w Ełku, to jest taka miejscowość. Może tylko powiem, że mieliśmy z Krzysiem takie plany, że będziemy razem mieszkać obok siebie. Krzysiu kupił domek z działką i ja kupiłem działkę obok niego, miałem się budować, ale niestety taki zły los tak chciał, że po prostu Krzysia domek spłonął i po prostu on zdesperowany przeniósł się do Białegostoku, gdyż już miał dość tej miejscowości. Teraz jest po prostu w Białymstoku, no ja jestem w Ełku, no ale... Ale nic nas nie dzieli, tylko wszystko nas łączy, żadne kilometry nas nie dzielą, zawsze jesteśmy razem. Pięknie. Myślę, że kończymy tą rozmowę, bo telewizowie jeszcze zobaczą na telewizji wasz występ na sali greckiej. Mam nadzieję, że zrobimy z tego jakieś wideo za waszą zgodą oczywiście. Ależ oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Życzę samych sukcesów, żebyście byli na tej liście przebojów przez najbliższe 10 lat jeszcze. Czy masz właśnie w związku z tym jakiś przekaz dla telewizów, tu dla Polonii w stanie, w naszym stanie tutaj? Ja myślę tak, że słuchajcie, jesteście bardzo daleko od swojej ojczyzny i naprawdę trzymajcie się razem, nie kłóćcie się, nie walczcie. Trzeba ten rok zaczynać naprawdę bardzo szczęśliwie, więc pogódźcie się i zaczynajcie zawsze dzień od dobrego słowa, a na pewno będzie dobrze. Zawsze trzymajcie się razem. A ja może tak mniej politycznie powiedziałbym, że po prostu oprócz pracy trzeba też w życiu troszeczkę się pobawić i my właśnie zapraszamy wszystkich do takiej fajnej, beztroskiej, sympatycznej zabawy, chociaż żeby przez chwilę zapomnieć o tych wszystkich swoich problemach, troskach, to, że na czynsz nie ma, czy jakiś tam, czy że praca się straciło, po prostu bawcie się razem z nami. Zapraszam. Dziękuję. Proszę Państwa, to dzięki Andrzejowi Suchorzeckiemu właśnie możemy ten zespół gościć w Stanach, bo Ty ich zaprosiłeś, a przy okazji możesz mi powiedzieć, dlaczego się odważyłeś ten zespół sprowadzić aż z Polski tak daleko? Przecież to są jakieś koszty. Zawsze musi być coś pierwszy raz. Polonia w Stanach Zjednoczonych przez ostatni okres czasu nie miała nic ciekawego tutaj w okolicy. A jeżeli miała, to się zdarzało to bardzo rzadko, więc najlepszym chyba dowodem na to, że zespół Boys przyjeżdża tu i jest i będzie tutaj z nami przez okres następnych jeszcze 2 tygodni, bo potem wyjeżdżamy oczywiście na Florydę, jest jak gdyby kontynuacją tego, co zaczęli ci moi poprzednicy. I myślę, że to z korzyścią dla całej okolicznej Polonii, zresztą dla wszystkich słuchaczy, którzy słuchają twojego popularnego programu także. Więc w związku z tym, jakie plany na przyszłość? Teraz mamy Boysów, co będzie na wiosnę? No, planuję w tym roku, może nie zdradzać jeszcze może tych wszystkich swoich planów, ale na wiosnę i na okres letni zobaczymy na pewno kilka zespołów polonijnych muzyki, także i disco polo, a także i muzyki może trochę bardziej rozrywkowej. To pięknie słyszeć,
Andrzeju, dziękuję za rozmowę. Myślę, że mi w tym także i pomożesz. Na pewno, gratuluję sukcesu, o ile mnie poprosić, a telewizowi tylko na tym skorzystają, ponieważ pokażemy to, co tu się będzie działo. Dziękuję Państwu za uwagę. Ale tam przecież jest rozbite. Śnione raj, tam wszyscy razem, uwaga! Hej, 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 to nie USA! Trudno się życia na łóżek! Hej, 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 to jest właśnie mój kraj! Powinniśmy być śnione raj! Jeszcze raz! Hej, 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 to nie USA! Kieremniczko! Hej, 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 to jest właśnie mój kraj! Dzisiaj jestem z tobą, jutro będę z tatą. Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia byłaś? Łobuza spotkałaś, bo kochałaś. Łobuza spotkałaś, bo kochałaś. Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia byłaś? Łobuza spotkałaś, bo kochałaś. Łobuza spotkałaś, bo kochałaś. Parara, parara, papa, bo pararara, papara. Jest na wolno, spojrzę na jęczurę, a już stoi obok. Idę do niej się dorocą, a tylko zezaram. Dziewczyna się budzi, znowu zapłakana. Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia byłaś? Chłopu zaspotkałaś, kochałaś. Chłopu zaspotkałaś, kochałaś. Hej, co zrobiłaś? Jaka głupia byłaś? Łobu zaspotkałaś, pokochałaś. Łobu zaspotkałaś, pokochałaś. Jeee! Proszę Państwa, tak długo tutajśmy się naradzali, ale w końcu te mikrofony działają. Nie wiem, czy to... Czy Państwo mnie tam w tyle słyszą? Czy ja też jestem słyszalny? Dobry wieczór Państwu! Przywitał Państwa Andrzej Suchorzewski, prezydent Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury z Cikopi. I Robert Iwanicki. A ja z Niubrydy jestem. Wiadomo, nie trzeba przedstawiać. Proszę Państwa, wiem, że jest tutaj ciasno, ale bardziej niezadowolone są osoby, które nie mogą tutaj wejść w ogóle. Więc zespół mnie zapewniał, Boys oczywiście, że nie martw się Robert, wszystko będzie fajnie, bo w Polsce jak gramy, nikt nie siedzi, lecz wszyscy tańczą. I tak będzie. Obiecuję. Więc proszę Państwa, muszę dzisiaj wymienić kilka osób i dlatego mam ściągawkę. Nawet prezydenci w Polsce ściągają. Państwo ich wybaczą. Osoby, które pomagały zorganizować tą imprezę, to przede wszystkim pani Wiesia Guziewicz, która pół sali tutaj zapewniła. Brawo dla pani Wiesi. Przy stoliku numer 4. Pan Robert Anczak i Jacek Olejnik, którzy użyczyli najnowszego sprzętu nagłaśniającego dla zespołu. Brawo dla nich. Numer 30. Mamy tutaj innych sponsorów. Przede wszystkim widzą Państwo ogłoszenia tutaj o usługach adwokata słynnego na cały Connecticut, pana Trantolo, a w osobie pana Zenka Golegowskiego możecie otrzymać w czasie przerwy wszelkiego typu informacje o działalności tego adwokata. Jest i pewnie pani Magda Gazińska z kanału 13, a jak nie ma, to przyjdzie, bo dzięki niej reklamowaliśmy przyjazd tego zespołu. Witam wszystkich, którzy przybyli tutaj z Bridgeport, z New Haven, Middletown, Newington i przede wszystkim z Newbrydyn, proszę Państwa. Brawo dla całego Newbrydyn. Przed chwilą
pobyt uprzyjemniała dla Państwa grupa kapitana, a w tej chwili czekamy na zespół, od który w Ameryce jest od niedawna, ale proszę Państwa, oni twierdzą, że wyrównają wszelkie Wasze zmartwienia. Będą się razem z Wami bawić cudownie. Zespół ten, dokładnie nie wiem ile powstał, jutro Państwo na programie 13 będziecie mogli zobaczyć wywiad, który zrobiłem z nimi niedawno. O sobie mówią więcej szczegółów, dziś nie będziemy tego powtarzać. A więc po turnie w Grecji i Hiszpanii zespół Boys dzisiaj jest w Newbretyn. Prosimy na scenę Marek i Krzysztof. Prosimy o brawa. I proszę Państwa, będzie to co prawda pierwszy występ tego zespołu w Newbretyn. Ja także serdecznie Państwa wszystkich zapraszam przede wszystkim do wspólnej wielkiej zabawy. Ta zabawa, która dzisiaj będzie, musi Wam pozostać w pamięci na długi okres czasu. Dziękuję Ci, Robert. Zobaczcie, jakie zaszczyt spotkało Newbretyn. Do Chicago nie chcą jechać, a do nas przyjechali. To wszystko. Życzę Państwu przyjemnej zabawy z tym zespołem. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa zespół Boys. I chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy tutaj póki co na razie po to, żeby się przywitać. Zagramy dla Państwa troszeczkę później, jeżeli Państwo opróżnią przynajmniej kilka butelek z taką polską białą wódką tradycyjną. Zagramy dla Państwa później. Nazywamy się Boys, czyli Marcin i Krzysztof. A póki co prosimy na scenę zespół, który zrobi tak zwaną rozgrzewkę. Krzysztof, to jest ten wysoki. Dobry wieczór Państwu i Marcin. To jest ten niższy. Dobry wieczór. Witamy całą Polonię amerykańską. Newbretyn, amerykańska, sala grecka. Sami rozumiecie, wszystko razem się ładnie trzyma. Proszę Państwa, koniec teraz konsumpcji. Zapraszamy wszystkich tutaj na parkiet do wspólnej zabawy razem z nami. I ja tak na Państwa patrzę i dochodzę do wniosku, że jeszcze nocny Westrowa się nie skończyła, ponieważ wszyscy są tak bardzo ładnie ubrani. Aż normalnie, aż ciarki przychodzą nam tutaj po skórę. Dobrze, zapraszamy wszystkich tutaj na parkiet. Pierwsza piosenka, jest to w Polsce tak zwany hymn muzyki disco polo. Mamy nadzieję, że razem zaśpiewacie go z nami. Koniec konsumpcji. To jak każdy się boi wstać, to uwaga, podnieśmy ręce w górę, śmiało. Kto będzie się bawił razem z nami, ręka w górę. Prawa strona górą. To zaczynamy. Miała matka syna, syna jedynego. Chciała go wychować na pana wielkiego. Uwaga, śpiewamy! Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Zabierali muzyka mu grała, ludzie skaźnie śmiali, dziewczyna płakała. Uwaga, ręce w górę! Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Dobrze! Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. I wszyscy patrzą! Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Nie
zabawa i dziewczyna młoda. No i ludzie, ludzie, co wy tu robicie? Zabieracie chłopca i na całe życie. I wszyscy śpiewamy. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa. Dobrze. I dziewczyna młoda. I wszyscy klaszczą. Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa. I dziewczyna młoda. Syna, syna jedynego, chciała go wychować na pana wielkiego. Uwaga, wszyscy razem! Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. Jeszcze raz! Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Niech żyje zabawa i dziewczyna młoda.